Dzień dobry, ptaszynko. Dzień dobry, ptaszyneczko. Ale żeście to narobiły. Cześć. Kto jest tam taki piękny? Ciucia, cześć, kochanie. Chodźcie wszystkie kotki. O, żuczynka. Żuczynka. Dziewczynka. Cześć, żuczyneczko. Muszę ci dać tabletę, niestety. Już się zajmujemy kotyczkami, tak? Już, kochanie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Sarunia złapała. Puść, kochanie. Tu jest Solo, który tutaj szaleje, ale zobaczcie, kto tu jeszcze szaleje. O, proszę. To jeszcze szaleje tutaj nasza Torti. Tak? Tylko jedna biduleczka. Boże, Tiutia siedzi na górze. Tak, siedzi na górze, zobaczymy. Poczekajcie. A, nie tylko jedna, bo przecież one razem tu siedzą, popatrzcie. O, jak ślicznie kotki siedzą, moje kochane. Piękne koteczki. Kochane koteczki. Kochane, kochane. Jak? Kochane, kochane. Kochane, kochane, tak? Co wy, niuńki? Ciowy, jakie takie ujęcia z wysoka teraz. O, jakie ujęcia z wysoka. Jakie piękne koteczki. Jakie cudowne. Ale zobacz, Torti, jaka ty jesteś już dzisiaj fajna kiciulka. Tak? Popatrz, zostawiłam ten mój stojaczek. Nie mam jak nagrywać. O, Poczekaj. może w ten sposób troszkę pokażemy. Może w ten sposób troszeczkę pokażemy. Tak? O, moje kochane, moje kochane koteczki. Po prostu ciotka Gosia od kotów. Kochana moja, ci muszę dać tabletę, wiesz? No przykro jest mi, ale nie ma wyjścia. Niestety. Niestety, nie ma wyjścia. Hop, hop. Patrzcie, jaka ona jest fajna, kicia. Zobaczcie, to jest już fajna kiciulka. A tamte koteczki jeszcze dwa tylko. Ale wiecie, mają akurat oba z zębami problem, więc mają prawo. A ten łobuz to jest taki łobuziasiek, że hej, dawaj. Dobrze, że macie poobcinane pazury, bo ja bym z wami nie wytrzymała. No, miałyście takie pazury niesamowite. No i tak to u nas właśnie jest. Tak to u nas właśnie jest. A teraz będziemy jeszcze rozmawiać z panem, który, a nie powiem co. Także poczekajcie. No i zobaczcie, kogo my tu mamy. I Łysiek, i Boże, i Ciuciuńka nasza piękna. Ciuciuńko, ale tu cieplutko. Jak on tu wygrzał. Ludzie. Czekaj, dam ci lekarstewko i będziemy dalej nagrywać. Zobaczcie, dziewczynka będzie miała w środę zabieg na te zęby poszkurcze pieczone. A potem, no, szukamy domku. Potem dojdzie do siebie i szukamy domku na tą piękność. Na tą spokojną, kochaną piękność. Nie wiem, czy jeszcze im będę szukać domu razem. No nie wiem, naprawdę, bo to już jest za duże wyzwania są tutaj przede mną. Myślę, że gdyby ona miała sama znaleźć domek, to zrobiłaby to bardzo szybko. Zresztą jedna i druga. Jak widać, Torti jest też bardzo taka, ta cierepaszka, ta druga kicia. Jest taka, no fajna już wesolutka. Więc myślę, że one pojedynczo miałyby duże szanse. Tym bardziej, że są to kotki, które żyły w stadzie. O, patrzcie, ona mruczy. Mruczy, jaka cudna, kochana kićka. Mruczy, moje słoneczko. Jako kochana. Słuchajcie, ona to jest po prostu skarbek. Zobaczcie, zobaczcie. Zaczyna ufać.
Zaczyna ufać. Pewnie boli ją to dziąsełko, tam jest stan zapalny. Te korzenie zostawione. Nie jest to przyjemne, no także kotkowi trzeba pomóc. Ale to zrobimy i wszystko będzie dobrze. Więc bardzo proszę, żeby chętni już rezerwowali i dzwonili do mnie, póki się nie rozmyślę. No. Tak, no kotki muszą znaleźć swoje domy. One też zaczynają nowy etap, nowe życie. Nie są to jakieś stare koty, więc one mają jeszcze sobą, przed sobą ho-ho życia. I niech mają to życie jak najlepsze. A ja idę do kotków na dół. O, bo idę sobie tutaj po drabinie. Pikuniku już w kominie, tak? O, i tutaj zabawy. Białyszek sobie je. No. I Białycz może też już kurczak. Zrobimy badania w poniedziałek. No tam mi się mnie boi. Biedna o żuczka. No bo ja jej teraz tablety ładuję do pyszczka. I to jest bardzo, bardzo nieprzyjemna sprawa. Bardzo nieprzyjemna sprawa. No, dawaj mi tą wędeczkę. Dawaj, bo kotki się chcą bawić. Tak? Puść. Puść. No puść. O, właśnie. Oj, właśnie, właśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. O, taka to zabawa z nimi. Zaraz dam im motylki do zabawy. Proszę. O Jezu. Usiadłam na kuble. Taka sytuacja, że proszę, Białyczek tutaj się, Białyszek czy Białyczek, kurczę, zapomniałam, jak się mówi, dołączył się tutaj do chętnych. Tam ogon widać tylko żuczki biednej, która dostała tabletę, jest obrażona. No niestety to jeszcze potrwa, no bo ona ma ten rozległy zabieg za sobą. Nie wiem, czy ja tego nie zamienię na zastrzyk. Może będzie mi łatwiej niż ładować jej dwa razy dziennie. Zastanowię się. O, jaki długi kota, jaki leniwy. Zobaczcie, co to za zabawa. Co to jest za zabawa? Rusz się troszeczkę. A, rusz się troszeczkę. No? A, widzisz. Tak. A, super. Patrzcie, jak ona odżyła. Widzicie, kotki potrzebują po prostu trochę czasu. Wszystkie są. Wszystkie za wyjątkiem Tiuti. Ta Tiutia, słuchajcie, to jest magiczna kicia. Ona jest, ja tak wyczuwam to sercem oczywiście, że ona to jest taka moja bajeczka. Bajeczka, majeczka. Magiczna kicia. A ten jak pięknie wygląda, Białyczek, zobaczcie. Jak on cudnie wygląda. Cudnie wygląda, Kitek. Co ty tu zrobiłeś? Widzisz, musisz się troszeczkę posunąć. Wtedy będziesz mógł atakować motylka, tak? Dziewczyneczki tam patrzą. Ja dzisiaj miałam, słuchajcie, po prostu moment jakiegoś resetu. Ścięło mnie całkowicie. Mogłam tylko leżeć i spać. Nie wiem, czy to się nie skończy jakąś chorobą. Bardzo dziwne zachowanie. Ale chyba mnie, tak myślę, że trochę przygniotła odpowiedzialność tutaj za różne akcje. I tak musiałam odreagować. Mam nadzieję, że jutro już będzie wszystko dobrze. Zobaczymy, bo tak mi minął dzień jakoś błyskawicznie. Jak ja będę w nocy też spała po tym dniu, kiedy mnie po prostu ścięło z planety i w ogóle nie wiem, kiedy ten dzień minął. Spałam, leżałam. Patrzcie, jaki chętny kotek. On się dobrze czuje, bo on ma, słuchajcie, takie środki przeciwbólowe fajne i on po prostu przestał cierpieć, dlatego on się może bawić. Także kochani, jeszcze nie wiem, czy coś nagram jeszcze, czy nie. Także do jutra się z wami na razie żegnam po raz pierwszy, a jak się znam, no to może jeszcze coś nagram. Jeszcze jedną scenkę. A jakbym się nie nagrała, to papa. No to tak jak myślałam, jeszcze jedna scenka. Tu się dziewczyny bawiły przed chwilą. Tutaj trwa zabawa. Także gęsto od kotów. Gęsto, gęsto.
bardzo koleżanka. Myślę, że dziewczynki też bardzo by odżyły, rude dziewczynki, jakby troszeczkę się zrobiło tutaj mniej tłoczno. I no i w związku z tym pytam, komu dwie rude siostry? Ewenement, kotki rude. Przemiłe, przekochane kiciuńki, delikatne stworzonka, o, które się bardzo lubią, które się tłuką, które się liżą, które się bawią. I o, proszę bardzo, demonstrują. Także zapraszam chętnych, proszę się odezwać do mnie. W ogóle, jeżeli któryś kotek się Wam tutaj podoba, to piszcie, słuchajcie, no czas na nie pomału. Nie mają na co czekać, nie mają co zajmować miejsca. Następne kotki już są w drodze, więc wiecie. Na tym polega działalność domu tymczasowego. To nie jest schronisko, to nie jest przytulisko, to jest tylko tymczasowe przechowanie na wyleczenie zwierzaczków. Są, wszystkie są cudowne, cudowne. Przekochane, jakie placki, jacki placki. Tłum po prostu jak na dworcu. Cieszy też, że Białysz poprosi, jak on jest chętny do zabawy, jak on odżył, jak on pięknie wygląda. Cudo. No ja jestem bardzo zadowolona z tego, co się tu dzieje w kocim pokoju. No to teraz już naprawdę. Pa, pa, pa.